Szanowni Państwo, tematem mojego wykładu jest suwerenność Boga i nasza wolna wola. Nie podlega dyskusji, że Bóg jest, wręcz musi być suwerennym. Nawet ateistyczni filozofowie przyznają, że jeżeli Bóg by istniał, w co oni oczywiście nie wierzą, to Bóg musiałby być suwerennym. Suwerenność Boga, ogólnie rzecz biorąc, nie jest tematem kontrowersyjnym. Pojęcie ludzkiej wolnej woli już nie jest takie oczywiste i ten temat jest trochę bardziej kontrowersyjny. Połączenie tych dwóch tematów wydaje się być bardzo kontrowersyjne. Jak pogodzić te dwie, zdawałoby się, sprzeczne, wzajemnie się wykluczające tezy? Wydaje się, że jest to problem nie do rozwiązania, ponieważ jeżeli Bóg jest suwerenny, to my nie mamy wolnej woli i odwrotnie. Jeżeli my mamy wolną wolę, to Bóg nie jest suwerenny. Idąc za radą francuskiego filozofa XVII wieku René Descartes, w rozwiązywaniu jakiegokolwiek problemu, w zrozumieniu całości jakiegoś problemu, dobrze jest rozłożyć ten problem na czynniki pierwsze. Analizując osobno części naszego problemu, łatwiej nam będzie zrozumieć jego całość. Następnym etapem pomocniczym w rozwiązywaniu naszego problemu jest zdefiniowanie jego poszczególnych części. Zdefiniowanie jest bardzo pomocne, ponieważ często pewne stwierdzenia rozumiemy inaczej, niż to jest w rzeczywistości. Nasz problem zawiera w sobie trzy elementy: suwerenność Boga, naszą wolną wolę, no i oczywiście jaka jest relacja pomiędzy tymi dwiema pozornie się wykluczającymi możliwościami. Co to jest suwerenność Boga? Słowo suwerenność użył po raz pierwszy francuski prawnik Jean Bodin w 1576 roku, a następnie po nim następny Francuz, teoretyk polityczny Cardin Le Bret w 1632 roku. Według nich suwerenność to zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą. Obaj pojmowali suwerenność jako wyłączność monarchy do sprawowania władzy ustawodawczej i wykonawczej na terenie swego państwa. Żyjący w XIX wieku angielski, sławny w tamtych czasach pastor Charles Spurgeon tak pisał o suwerenności Boga. My natomiast ogłaszamy Boga na Jego tronie i Jego prawo do czynienia tego, co zechce ze swą własnością. Jego prawo do dysponowania swymi stworzeniami tak, jak On uważa za stosowne, bez konsultowania się z nimi w tej sprawie. Inna definicja suwerenności Boga brzmi następująco. Bóg ma moc i autorytet robić cokolwiek chce, jakkolwiek chce, kiedykolwiek chce, przez kogokolwiek, dla kogokolwiek, zawsze i wszędzie. Suwerenność Boga oznacza, że On musi być suwerenny w 100%. Inaczej słowo suwerenność nie miałoby sensu. Tak jak nie miała sensu doktryna Breżniewa o ograniczonej suwerenności państwa, przyjęta w 1938 roku po agresji Związku Radzieckiego i państw Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Suwerenność albo jest, albo jej nie ma. Ograniczona suwerenność nie jest suwerennością.
A zatem Bóg jest, musi być suwerennym, niepodlegającym nikomu, absolutnym władcą całego materialnego wszechświata, jak i rzeczywistości duchowej. Kiedy mówimy o boskiej suwerenności, mamy na myśli boską moc i boski autorytet. Jako suwerenny Bóg jest najwyższym autorytetem nieba i ziemi. Słowo autorytet zawiera w sobie słowo autor. Ponieważ Bóg jest stwórcą, autorem wszystkich rzeczy, z tej racji On ma autorytet nad wszystkim, co On stworzył. On posiada wszechświat. To jest Jego własność. Posiadanie wszechświata daje Bogu prawo do robienia z tym wszechświatem, co się upodoba Jego świętej woli. Nikt i nic nie może przeciwstawić się suwerenności Boga. Boska suwerenność polega również na tym, że On wie wszystko. On jest wszechwiedzący. Księga Izajasza, 46 rozdział, 10 werset. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Suwerenność Boga polega na tym, że On zna koniec od początku. On jest alfa i omega i ma siłę, żeby to, co On zamyślił, się spełniło. Księga Izajasza, 14 rozdział, 24 werset. Przysiągł Pan zastępów, mówiąc: jak pomyślałem, tak się dzieje. I jak postanowiłem, tak się staje. Bóg zna imiona wszystkich ludzi. Znał każdego człowieka, zanim On zaczął stwarzać wszechświat. W liście apostoła Pawła do Efezjan w 1 rozdziale i 4 wersecie czytamy: w Nim bowiem, to jest w Chrystusie, wybrał nas przed założeniem świata. Księga Objawienia, 17 rozdział, 8 werset. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota od założenia świata. To, że Bóg w pewnym sensie zaplanował całą historię świata, historię każdego człowieka, jest koniecznym rezultatem Jego suwerenności. Bóg może zaplanować rzeczy na różne sposoby, ale wszystko, co się wydarzyło czy wydarzy, musi przynajmniej wydarzyć się z Bożą zgodą. Zastanówmy się na chwilę, co to znaczy. Jeżeli coś by się wydarzyło bez Bożej zgody, wtedy to coś zburzyłoby Bożą suwerenność. Jeżeli Bóg nie wyraziłby zgody, żeby coś się wydarzyło, a to coś by się wydarzyło niezależnie od Boga, wtedy to, co spowodowało, że to coś się wydarzyło, miałoby większy autorytet i moc niż Bóg. Bóg nie byłby Bogiem. Bóg jest tak ogromny, tak inteligentny, posiada taką wiedzę, że On jest w stanie przekalkulować, przewidzieć wszystkie możliwe kombinacje zachowania się wszystkich ludzi, wszystkich zwierząt, wszystkich insektów, absolutnie wszystkiego. Żaden atom, żadna cząsteczka mniejsza niż atom nie poruszy się bez wiedzy i zgody suwerennego Boga. Bóg, znając nasze DNA, DNA naszych rodziców, przodków i praprzodków, środowisko, w jakim się wychowaliśmy, czy mieliśmy pod górę do szkoły, czy nie, Bóg, znając absolutnie wszystkie czynniki, które mają wpływ na nasze decyzje, na nasze zachowanie,
wiedział, kim my będziemy i jakie będzie nasze życie, zanim zaczął stwarzać wszechświat. Tak jak dobry szachista jest w stanie przewidzieć ruchy swego oponenta, tak Bóg w jeszcze większym stopniu jest w stanie przewidzieć wszystkie możliwe kombinacje naszego zachowania i wiedział, jakie decyzje podejmiemy, zanim się urodziliśmy, zanim On stworzył wszechświat. Na tym polega Boża suwerenność. Co to jest nasza wolna wola? Na temat wolnej woli, czyli naszej wolności w dokonywaniu wyboru, jest już trochę większe nieporozumienie. To nieporozumienie bierze się z tego, że mylimy trzy pojęcia: autonomia, wolność i wolna wola. Co to jest autonomia? Wyraz autonomia pochodzi z połączenia dwóch greckich słów: auto, sam, i nomos, prawo. Autonomia zatem znaczy sam sobie prawem. Kuszenie szatana i grzech popełniony przez naszych pierwszych rodziców polegał właśnie na obietnicy szatana, że oni mogą być niezależni od Boga, że mogą być prawem sami dla siebie, że mogą sami decydować, co jest dobre lub złe. Jednym słowem, że mogą być autonomiczni. My nie jesteśmy i nigdy nie będziemy autonomiczni, ponieważ jako stworzenia boskie zawsze i we wszystkim jesteśmy uzależnieni od Boga. Jedynie Bóg jest autonomiczny. On jest prawem sam dla siebie. On ma życie sam w sobie. On jest niezależny od nikogo i niczego. Co to jest wolność? Niewielu z nas zastanawia się, co to jest wolność. Nam może się wydawać, że to pojęcie oznacza, że możemy robić absolutnie wszystko, co się nam podoba. I jeżeli tego zrobić nie możemy, to nie jesteśmy wolni. Jest wiele definicji wolności, ale najbardziej popularną jest następujące stwierdzenie. Wolność to brak przymusu, możliwość działania zgodnie z własną wolą. Przy okazji warto wspomnieć o dwóch typach wolności. Wolność pozytywna to jest wolność do czegoś, na przykład wolność słowa, wolność zgromadzeń i tym podobne. I wolność negatywna to jest wolność od czegoś, na przykład wolność od ingerencji władz, od podatków i tym podobne. Ale nasza wolność nie jest absolutna. Nasza wolność jest ograniczona przez prawa naturalne i prawa moralne. Prawa naturalne to ograniczenia fizyczne wynikające z tego, że jesteśmy materialni. My jesteśmy ograniczeni przez siłę grawitacji i nie możemy fruwać w powietrzu jak ptaki. My nie możemy pływać w wodzie jak ryby. Nasz system biologiczny zmusza nas do snu, czy my tego chcemy, czy nie. A zatem my jesteśmy uzależnieni, ograniczeni przez prawo naturalne, które nie pozwala nam robić absolutnie wszystkiego. Naturalnego czy fizycznego prawa nie możemy złamać, a jeżeli to robimy, to ze śmiertelnym skutkiem dla nas samych. Skacząc z wieżowca, żeby udowodnić naszą wolność fizyczną, raczej nie kończy się przyjemnie. Ale czy to znaczy, że chociaż jesteśmy fizycznie ograniczeni, to nie czujemy się wolni? Prawa moralne to ograniczenia moralne dane nam przez Boga, ponieważ jesteśmy istotami moralnymi.
Bóg zezwolił nam na działanie w pewnych granicach moralnych. Ograniczył naszą moralną wolność, dając nam 10 przykazań. Ale w odróżnieniu do prawa naturalnego, prawa moralne możemy złamać, często bez natychmiastowych negatywnych skutków. W skrajnych przypadkach możemy mieć absolutną wolność moralną. Kiedy tak się staje, mamy anarchię. Ale czy ograniczenie naszej moralnej wolności jest takie złe? Czy jesteśmy przez to mniej wolni? Zastanówmy się przez chwilę, w jakich okolicznościach jesteśmy bardziej wolni. Czy jesteśmy wolni, skłonni na przykład do spaceru wieczorem, gdy wiemy, że wkoło nas są ludzie, którzy nie przestrzegają prawa, nie zgadzają się na ich ograniczoną wolność moralną, lecz chcą absolutnej wolności, chcą działać poza granicami moralności? Czy też jesteśmy bardziej wolni do spacerowania wieczorem, gdy wiemy, że wszyscy przestrzegają prawo, że wszyscy zgadzają się na działanie w pewnych granicach moralnych, że zgadzają się na ich ograniczoną wolność moralną? Odpowiedź jest oczywista. Wolność nie tkwi w braku zakazów i nakazów, tylko w swobodzie wyboru, w swobodzie działania zgodnie z własną wolną wolą. A zatem my nie posiadamy absolutnej wolności. Absolutna wolność to anarchia. Nasza wolność jest ograniczona fizycznie i moralnie. Posiadamy jednak wolną wolę. Co to jest wolna wola? Najbardziej popularna definicja wolnej woli brzmi następująco. Wolna wola jest to zdolność do dokonywania wyborów bez żadnych uprzedzeń, skłonności lub usposobienia. Taka definicja nazywa się neutralną teorią woli. Jednak taka definicja nie jest poprawna z dwóch powodów: moralnego i praktycznego. Problem moralny. Jeśli dokonujemy naszych wyborów ściśle z neutralnej postawy, bez wcześniejszego usposobienia, to dokonujemy wyboru bez powodu. Jeśli nie mamy powodu do naszych wyborów, jeśli nasze wybory są całkowicie spontaniczne, to nasze wybory nie mają znaczenia moralnego. Problem praktyczny. Jeśli nie ma wcześniejszego usposobienia, pragnienia lub chęci, ani wcześniejszego powodu wyboru, wtedy dokonanie wyboru jest niemożliwe. Jeśli nasza wola jest całkowicie neutralna, jeżeli nie mamy wcześniejszego usposobienia, jeżeli nie mamy chęci, to nie możemy wybrać prawo lub lewo. Jeśli nie ma motywu, nie ma wyboru. Jak zatem widzimy, neutralna teoria woli nie działa, a na dodatek nie jest zgodna z naukami biblijnymi. Wspomniany we wcześniejszym wykładzie amerykański teolog Jonathan Edwards podał dwie definicje wolnej woli. Pierwsza definicja brzmi: wolna wola to wybór umysłu. Zanim kiedykolwiek możemy dokonać wyborów moralnych, musimy najpierw mieć jakieś wyobrażenie o tym, co wybieramy. Nasz wybór opiera się następnie na tym, co nasz umysł zatwierdza lub odrzuca. Nasze zrozumienie wartości moralnych odgrywa tutaj kluczową rolę w podejmowaniu decyzji. Jeśli umysł nie jest zaangażowany, to wybór jest dokonany bez powodu. Jest to wtedy arbitralne i moralnie bezsensowne działanie.
Druga definicja brzmi: wolna wola to możliwość wyboru tego, czego chcemy. Ta definicja opiera się na ważnym fundamencie ludzkiego pragnienia. Mieć wolną wolę to móc wybierać zgodnie z naszym pragnieniem. Według tego, co podaje Edwards, człowiek ma nie tylko swobodę wyboru tego, czego pragnie, ale musi wybrać to, czego pragnie, aby móc w ogóle wybrać. Profesor R.C. Sproul w jego książce Chosen by God, Wybrani przez Boga, nazywa to prawem wyboru, które mówi: wola zawsze wybiera zgodnie z jej najsilniejszą skłonnością w danej chwili. Oznacza to, że każdy wybór jest wolny i każdy wybór jest zdeterminowany przez nas samych. Podsumowując nasze dotychczasowe rozważania na temat autonomii, wolności i wolnej woli, zauważamy następujące różnice pomiędzy tymi trzema pojęciami. My nie posiadamy autonomii. Nasza wolność jest ograniczona przez prawa fizyczne i moralne. Ale my posiadamy wolną wolę, czyli swobodę wyboru tego, czego pragniemy. Bóg jest suwerennym w 100% i my mamy 100% wolną wolę. Inaczej nasza wolna wola nie byłaby wolna i my nie bylibyśmy moralnie odpowiedzialni przed Bogiem za nasze czyny. Suwerenność Boga i nasza wolna wola. A zatem, jaka jest relacja pomiędzy suwerennością Boga i naszą wolną wolą? Teraz, kiedy znamy definicję wolnej woli, kiedy rozumiemy, że wolna wola to swoboda wyboru tego, czego pragniemy, to nasz problem przestaje być problemem. Z jednej strony Bóg jest suwerennym. Suwerenny Bóg, który posiada nieograniczoną wolność działania, może zawsze, kiedy tylko chce, przewyższyć naszą wolę. Ale On robi to w taki sposób, że nie zadaje przemocy naszej woli i nie odbiera naszej działalności, wolności działania, nawet gdy przekraczamy Jego moralne prawo. Z drugiej strony, my, używając naszej wolnej woli, możemy wybierać, co się nam podoba, ale nie zawsze możemy to zrealizować, ponieważ nie mamy absolutnej wolności działania. Musimy pamiętać, że to nie nasza wolna wola, ale nasza wolność, zarówno fizyczna, jak i moralna, jest ograniczona. Na przykład, ja mam wolę polecieć na słońce. Ja mam swobodę wyboru tego, czego pragnę. Ale tego pragnienia nie mogę zrealizować, ponieważ moja fizyczna czy naturalna wolność jest ograniczona. Jest to po prostu fizycznie niemożliwe do zrealizowania. Tak samo ja mam wolę zostać natychmiastowym milionerem. Ja mam wolną wolę, czyli swobodę wyboru tego, czego pragnę. Ale nawet jeżeli uda mi się zrealizować to pragnienie przez napad na bank, to poniosę karę od społeczeństwa za przekroczenie norm moralnych, gdy zostanę złapany. A jeżeli uda mi się uniknąć aresztu, to i tak w końcu poniosę karę od Boga. Tak więc w obu przypadkach nasza wolność jest ograniczona. W pewnej mierze z problemem suwerenności i wolnej woli rodzice i dzieci spotykają się na co dzień. Załóżmy, że dziecko chce iść z kolegami do kina. Takie jest jego pragnienie. Taka jest jego wolna wola.
ale jego rodzice na ten dzień zaplanowali wyjazd nad morze. Czyja wola będzie spełniona i dlaczego? Wybór dziecka był według jego wolnej woli, ale jego wolność wyboru jest ograniczona przez wolę rodziców, którzy są suwerenni w stosunku do dziecka. W rezultacie suwerennej woli rodziców wszyscy jadą nad morze. Po tych teoretycznych rozważaniach zobaczmy, jak suwerenność Boga i nasza wolna wola działają w praktyce. W poprzednim wykładzie pod tytułem Jak Bóg odpowiada na nasze modlitwy użyłem przykład Józefa i ponieważ już znamy tę historię, użyję to jeszcze raz. To jest klasyczny przykład suwerenności Boga i ludzkiej wolnej woli. Jak zapewne pamiętamy, Józef mając 17 lat staje się ulubieńcem swojego ojca Jakuba. Jakub faworyzuje Józefa, dając jemu długą szatę z rękawami, co w tamtych czasach było symbolem dużego uznania. Oczywiście prowadzi to do zazdrości jego dużo starszych braci. Na domiar tego, ten nastolatek Józef ma dwa sny, w których to snach zarówno jego ojciec i matka, jak i jego 11 braci oddaje mu pokłon. Kiedy Józef rozpowiada wszystkim wkoło o tym, co mu się przyśniło, z zazdrości jego bracia przy najbliższej okazji postanawiają go zabić. Do zabójstwa jednak nie dochodzi, bo nadarza się okazja sprzedać Józefa do właśnie przechodzącego kupieckiego karawanu Medianitów. Ci kupcy sprzedali potem Józefa do domu Potyfara. Znudzona dostawnym życiem żona Potyfara próbuje uwieść Józefa, a gdy on ucieka od niej, jest przez nią oskarżony o próbę gwałtu. Wtrącony do więzienia Józef spotyka dwóch sług Faraona, którzy stracili łaskę i również znaleźli się w więzieniu. Kiedy ci słudzy mają dziwne sny, Józef jest w stanie wyjaśnić im znaczenie tych snów. Jeden ze sług, zgodnie z jego snem, zostaje przywrócony do łask. Drugi traci życie. Po dwóch latach sam Faraon ma dziwny sen i nikt nie jest w stanie wytłumaczyć jego znaczenie. Wtedy ten sługa, który spędził czas w więzieniu razem z Józefem, przypomina sobie o nim i poleca Faraonowi usługi Józefa. Józef wykłada sen Faraona, za co jest mianowany premierem Egiptu. Nastaje 7-letni okres głodu. Jakub wysyła swoich synów do Egiptu, żeby kupili zboże konieczne do przetrwania całej rodziny. Józef poznaje swoich braci i po wielu próbach daje się im poznać. W końcu cała rodzina Jakuba przybywa do Egiptu i osiada się w urodzajnej ziemi Goszen. Kiedy Jakub umiera, bracia Józefa z trwogi za to, co oni jemu uczynili, proszą go o przebaczenie. Józef wypowiada takie znamienne słowa. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje. Zachować przy życiu liczny lud. Księga Rodzaju, 50 rozdział, 20 werset. Zatrzymajmy się na chwilę. Ta cała historia zaczęła się od faworyzującego ojca, który sprawił Józefowi szatę z długimi rękawami. Jakub zrobił to ze swojej własnej wolnej woli.
Bracia Józefa ze złości na niego sprzedali go do Egiptu z własnej wolnej woli. Kupcy idący do Egiptu z własnej woli zaplanowali tę podróż. Potifar z własnej woli kupił Józefa. Żona Potifara z własnej woli chciała uwieść Józefa. Wszyscy, którzy brali udział w tej historii, działali z własnej wolnej woli. Ale ponad nimi działał też Bóg, według Jego suwerennej woli. Ludzką złą wolę Bóg wykorzystał do dobrego celu. Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje. Zachować przy życiu liczny lud. Po kilku stuleciach pobytu w Egipcie, Bóg powołał Mojżesza, żeby wyprowadził już wtedy naród izraelski z niewoli egipskiej. Z tego narodu Bóg powołał króla Dawida. Z rodu Dawida przyszedł Mesjasz. To nie były przypadkowe wydarzenia. U Boga nie ma przypadków. W swojej suwerenności Bóg zaplanował wszystko w najdrobniejszym szczególe. Kiedy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, zanim narodził mu się Izak, Bóg tak rzekł do Abrahama: wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie, i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Księga Rodzaju, 15 rozdział, 13 werset. Zanim narodził się Izak, zanim narodził się Jakub, Bóg wiedział, że rodzina Jakuba, chcąc uniknąć głodu, powędruje do Egiptu. Bóg wiedział, że po stuleciach nowy faraon zniewoli Izraelitów. Bóg wiedział, że narodzi się Mojżesz. Bóg zna przyszłość, ponieważ Bóg planuje przyszłość. W Starym Testamencie jest ponad 300 proroctw dotyczących Jezusa, Jego narodzin, Jego bezgrzesznego życia, ofiarnej śmierci, zmartwychwstania i wstąpienia do nieba. Księga Izajasza, 7 rozdział, 14 werset. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Jezus urodził się z dziewicy Marii. Księga Micheasza, 5 rozdział, 1 werset. Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Jezus urodził się w Betlejem. Księga Ozeasza, 11 rozdział, 1 werset. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Najpierw Józef zabiera Marię i Jezusa do Egiptu, żeby uchronić ich przed Herodem. Potem wracają do swojej ziemi z Egiptu. Księga Zachariasza, 9 rozdział, 9 werset. Wesel się bardzo, córko syjońska. Wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny, i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Jezus wjeżdża do Jeruzalem na osiołku. Księga Zachariasza, 11 rozdział, 12 werset. Wtedy rzekłem do nich: jeżeli uznacie to za słuszne, dajcie mi należną zapłatę, a jeżeli nie, zaniechajcie. I odważyli mi jako zapłatę 30 srebrników. Judasz sprzedaje Jezusa
za 30 srebrników. Księga Psalmów, 22 rozdział, 19 werset. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Pod krzyżem żołnierze rzucają losy za szaty Jezusa. W księdze Izajasza w 53 rozdziale jest ponad 600 lat przed narodzeniem Mesjasza w szczegółach opisane są cierpienia i śmierć Jezusa. U suwerennego Boga nic się nie dzieje przez przypadek. Faryzeusze i mieszkańcy Jeruzalem z własnej woli oskarżyli Jezusa i przyprowadzili go do Piłata. Piłat z własnej wolnej woli skazał Jezusa na ukrzyżowanie. Bóg ich do tego nie zmusił, ani nie namówił. Oni wszyscy robili to z własnej wolnej woli. Ale suwerenna wola Boża przewyższyła ludzką wolną wolę. I słowa Józefa wypowiedziane do jego braci spełniły się w większym wymiarze. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Ludzie z własnej wolnej woli knuli przeciwko Jezusowi, ale Bóg według swojej suwerennej woli obrócił to w dobro, w największe dobro. Możliwość zbawienia dla wielu ludzi. Jeżeli Bóg pozwoli, następnym razem postaram się odpowiedzieć na pytanie, jak pogodzić istnienie dobrego Boga i zła. Zostańcie z Bogiem.